Niech Pan obdarzy Was spokojem. Piątek, 11. tygodnia, okresu zwykłego. Pan Jezus mówi dzisiaj do nas: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. I pewnie wiele teraz może spokojnie odetchnąć i powiedzieć: To nie o mnie chodzi, to nie jest słowo do mnie ja tutaj żadnych skarbów na ziemi nie mam. Co, ja tam mam? Jakiś samochód, albo należy do banku, bo jeszcze jest niespłacony, albo już jest tak stary, że faktycznie żadnej wartości nie ma. Mieszkanie, może też małe, może też komunalne, może też właśnie czynszowe, nie należy do mnie. Ja jestem spokojny. Wiele tutaj na tej ziemi nie mam. Ta moja pensyjka, czy emerytura, czy renta starczy mi tak akurat właśnie na miesiąc. Niewiele tam można odłożyć. Co tutaj ja za skarby mam? Ale popatrzmy na całą liturgię Słowa, szczególnie na pierwsze czytanie, i święty Paweł pokaże nam trochę inne rozumienie tych skarbów. Nie tylko albo nie tyle tych skarbów tutaj ziemskich, bo faktycznie może się okazać, że zbyt wiele nie mamy na zewnątrz tego naszego dobytku, szczególnie tego materialnego. Ale Paweł dzisiaj pokazuje chlubę według ciała, ale również tę chlubę według ducha że możemy się szczycić, możemy się chlubić, czyli możemy tutaj zbierać na ziemi skarby zupełnie innej natury i myśleć sobie, że to jest właśnie najcenniejsze. Paweł w tym swoim dialogu z koryntianami mówi: ponieważ wielu chlubi się według ciała, ja będę się chlubił. No właśnie, co to jest ta chluba według ciała? W tym wypadku, o czym mówi święty Paweł, to jest ta Przynależność, przynależność do narodu wybranego. Ja należę do, właśnie do Izraela, Bóg Izraelowi obiecał. Ja jestem potomstwem Abrahama, Bóg Abrahamowi obiecał. Ja jestem może nawet i z rodu właśnie jakiegoś znakomitego. Bóg obiecał, ja spełniam przykazania, Bóg obiecał i musi teraz to wypełnić. Może nie mam jakichś dóbr materialnych, ale się szczycę tym, co należy do ciała. Do mojej przynależności, właśnie do tego, że Bóg ostatecznie tak trochę, no, musi teraz wypełnić to wszystko, co obiecał, i to jest ta moja chluba. Dlatego Paweł tutaj, jak sam mówi, trochę szalony, zaczyna mówić. Hebrajczykami są, ja także, Izraelitami są, ja również potomstwem Abrahama, i ja również. Czyli właśnie ta chluba w ciele należy do Izraela, należy do potomstwa Abrahama. Czyli Bóg musi teraz mnie zbawić, Bóg musi wypełnić te wszystkie obietnice. To jest moja chluba. My, przekładając to na nasz język, byśmy powiedzieli: no właśnie, tym się chwalę. Ja jestem w kościele, ja jestem katolikiem, ja się spowiadam, ja mam pierwsze piątki, ja mam pierwsze soboty, ja mam szkaplerz, ja mam wiele różnych rzeczy zdobytych i tym się chlubię. Czy teraz o to chodzi właśnie, żeby się chlubić? Te wszystkie rzeczy są dobre, te wszystkie rzeczy są potrzebne. Te wszystkie rzeczy są obietnicą Bożą co do naszego życia, ale czy to jest mój skarb? Właśnie moim skarbem, największym skarbem? Ma być moja relacja z Bogiem. Ma być to, że ja wiem, że tutaj jestem słaby, że jestem grzesznikiem, ale Bóg mnie kocha. Że jestem słaby, jestem grzesznikiem, i zanim miałem dobrą relację z Bogiem, to On już umarł za mnie. Wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, jak w innym miejscu powie święty Paweł. To jest ta moja moc, to jest ta moja siła, że to zbawienie jest z łaski, nie z mojej zasługi, nie z tego co ja zrobię, nie z tego jak wielki i wspaniały jestem, ale moje zbawienie jest z tego jak wielki i wspaniały jest Bóg. Dlatego na końcu Święty Paweł mówi: "Będę się chlubił z moich słabości" i pokazuje znowu inną perspektywę. Nie te wielkie rzeczy, nie te wspaniałe, nie to co przynosi mi splendor i chwałę, ale to co pozornie jest słabe i małe w oczach świata, dzisiaj jest chlubą dla świętego Pawła. Trzy razy byłem sieczony różgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej, często w podróżach, w niebezpieczeństwach, od zbójców, od własnego narodu, od pogan. Pokazuje cały katalog tych wszystkich swoich trudności. Byśmy byli tego, co jest najgorsze w jego życiu. Mówi, ja z tego będę się chlubił. Z tego będę się chlubił, że jestem apostołem, takie rzeczy przeżywam, ale Bóg jest ze mną, Bóg mnie prowadzi. To, co może się wydawać najgorszym w tym życiu apostolskim, dla św. Pawła jest tą mocą. Z tego będę się chlubił, bo jeśli trzeba, właśnie, to to zobaczę. A później dopowie św. Paweł, moc słabości się doskonali. Popatrzmy dzisiaj na nasze skarby, te, które sobie gromadzimy. Co jest tym skarbem? Czy moim największym skarbem właśnie jest to, co zebrałem i jest podstawą, przynajmniej w moim rozumieniu, dla mojego zbawienia? Czy moim największym skarbem jest sam Jezus Chrystus? To, co przynosi wiara, to, co przynosi mi Chrystus, czyli przede wszystkim zbawienie. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.